Siema, witam wszystkich w dość nietypowym odcinku jak na ten kanał, ponieważ bliżej przyjrzymy się dzisiaj zaginionym osobom w grze Watch Dogs. Misje odblokowują się na naszej minimapie po ówczesnym odblokowaniu wież CTOS-u. Ostatnie dwie lokacje odblokowują się po zakończeniu misji z Raymondem Kenim w akcie trzecim. Z pierwszą zaginioną osobą miałem do czynienia już w drugim odcinku na kanale z gry Watch Dogs, który to fragment puszczę wam teraz. Z tej strony Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs 1, w drugim odcinku konkretnie. I słuchajcie, zaczynamy dzisiaj mrocznie. Tak jest, moi drodzy, patrzcie co znalazłem. Zwłoki. Tak jest, moi drodzy. I tu było nagranie, ale obawiam się, że już tego nagrania nie dostanę, bo... Włączyła się tu mroczna muzyczka. No i mamy tu zabitego w każdym bądź razie jakiegoś kolesia. Nie, ja nigdy nie lubię takich mrocznych zagadek, ale jak zaczynam sam takich rzeczy szukać, to mi się podoba. Fajnie, jest taki motywik tutaj, na pewno go sobie ogarniemy. Pierwszą zaginioną osobę spotykamy na tle jakiegoś zegara. Ponieważ sam na odcinku nie odsłuchałem fragmentu nagrania, muszę posiłkować się filmem innego twórcy. Link w opisie. Druga ofiara również znajduje powiązania z pociągiem. Na tym etapie zacząłem zastanawiać się, czy to nie słynny mistrz, ale do wyciągnięcia spekulacji było jeszcze daleko. Trzecią ofiarę, którą znalazłem, znajdowała się o tu właśnie, w podejrzanie wyglądającym domku. I nie będę ukrywać, że na tym etapie, no powiem wam tak, obsrana została tutaj zbroja i odechciało mi się dalszego odkrywania tajemnic zaginionych osób. Spokojnie, jak coś to tutaj nie ma jumpscare'a, no ale osobiście posiusiałem się tutaj w majty. Ciekawy zbieg okoliczności i zdecydowanie nie na moje nerwy. Niko Halbach. Ty... Byłem przekonany, że po słowach, że jest szybki i dźwięki, które słyszę, były zaskryptowane, tak? Po tych, jak on powiedział, że jest tam szybki i miały się one pojawić. Patrząc jednak po filmach innych osób, taka sytuacja nie przytrafiała się często. I chyba tylko mi się przytrafiła z tego, co tam widziałem kilka filmów. Czwarta ofiara, którą znalazłem, znajdowała się na placu budowy, chociaż patrząc po stanie tej placówki, to raczej rozbudowy. Co tam się znajdowało, sami możecie sobie zobaczyć. This is wrong. It's wrong.
piątą ofiarę znalazłem pod mostem, czyli tam, gdzie twojego sta. Szósta ofiara znajdowała się na wyspie, gdzie odbyła się finałowa scena z głównej fabuły gry. Nie potrafiłem tam dotrzeć przez dłuższy czas, w końcu jednak się udało. No i tutaj macie nagranie. Po odkryciu szóstej ofiary zadzwonił do nas sam jegomość, który zabił te wszystkie kobiety i dzięki temu mogliśmy go namierzyć. Dobra, więc tak jak słyszeliśmy, dostaliśmy telefon o tym, że od tego nieznajomego związanego z morderstwami, teraz lecimy udać się na miejsce i zobaczyć, co tam zostaniemy. Dobra, więc jesteśmy tak mniej więcej na miejscu. Byliśmy tu, zrobiliśmy chyba misję i to była misja z tym grubym czarnym od... Ja zawsze zapominam po nazwiskach, po imionach, więc nie wiem, co nas tutaj czeka. Pewnie zaraz się mocno wystrachałem. Zobaczymy. Idziemy, śledztwo. Tu prawdopodobnie będzie albo ostatnia zmarła osoba, bo tych osób chyba bodajże mamy 5. Mamy dodatkową misję, która właśnie odblokowuje się po tym wszystkim. Dzisiaj troszeczkę eksperymentuję z nagrywaniem w różnych jakościach, więc jakby dzisiaj było słabo, to sorry. Albo jakość była nie najlepsza. Okay, gotta resist the urge to shoot this guy until I'm sure it's him. I'm looking for someone uneducated, a laborer. My hunch is right, he's gonna have some kind of blood disorder, like his victims. This should be it. This guy's really close now. Huh. This might be our guy. I need to know for sure. Okej, czyli rozumiem, że mamy nie dać się złapać. O kurwa. No to nie wyszło. Talk to you. We're finished. Just accept it. You're so fucking wrong. I'm not done yet. Back off. Stop. A, obezwładni. Oto prawie. I doczytasz, już nie żyje. Chcesz odpowiedzi? Był w moim tatku potwór, a teraz jest też we mnie. Przez niego grzeszę, przez niego rucham i krzywdzę dziewczyny. Moja zła krew musi coś tam. This guy wanted somebody to take him down. Must have figured out I was onto him, that he had a private audience. Did he start leaving the bodies where I'd find them? No, I'm giving him too much credit. Edgar was obviously insane. Misja wypełniona, ale nie znaleźliśmy, wydaje mi się, wszystkich ofiar. Znaleźliśmy 6 ofiar. Ja też patrzyłem sobie
później na mapy i na tej mapie nie widać, żeby była jeszcze jakaś ofiara. Może ja troszeczkę źle policzyłem, może ktoś tu odnajdzie, a może jedna z ofiar była niezaznaczona na mapie i była ofiarą sekretną. Troszeczkę zawiodłem się, jeśli chodzi o całą tą misję. Myślałem, że będzie to o wiele bardziej ekscytujące. O, proszę, to była osoba zaginiona. Myślałem, że będzie to o wiele bardziej interesujące, niżeli było. No, w każdym razie tak się zakończyła ta misja. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarz i suba. Jak będę miał coś do dodania, jeszcze dodam. Widzimy się jutro, bo odcinki na tym kanale są codziennie. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze w ramach ciekawostki na szybko powiem wam, że gdy ustawimy sobie liczby rosnąco, to wychodzi nam kod Fibonacciego. Zarobki, które zarabiały ofiary mogą wskazywać nam na fragment z Biblii, ale nie chce mi się go tłumaczyć, ale link do całej ciekawostki, czyli tam Watchdogs, Wikipedia macie w opisie. Każde z miejsc ofiar miały kamery i na przykład ta leżała na jakimś motylu. I tu macie wszystko, jak sobie poskładamy razem. Nie mam pojęcia zielonego, dlaczego tego nie napisałem, tylko zrobiłem to w gimpie i to wszystko wycinałem. Nie wiem, ale robię ten materiał 6 godzin, został w łapkę, cześć.